Dieta od kuchni, kolejne nasze spotkanie dziś dla wszystkich łakomczuchów i dla wszystkich tych, którzy kochają słodycze. Zobaczymy, czy uda się Marzenie przekonać do tego, żeby słodycze nie jeść. Marzena Kasprzak, dietetyk, Państwa i moim gościem w studiu. Dzień dobry. Witam serdecznie. To tak, słodycze na nie. No, tak, jeśli są dzieci zdrowe. Dzieci mówią, wypadną ząbki, a my dorośli? A my dorośli powinniśmy zwrócić uwagę na to, że jest jeszcze bardzo dużo innych efektów ubocznych, nie tylko próchnica, ale na przykład otyłość, na przykład cukrzyca typu drugiego, na przykład zwiększona masa ciała, czyli właśnie pośrednio otyłość, nadwaga. Więc tutaj na pewno w tym kontekście ja jestem na nie, jeśli chodzi o słodycze, chyba że są to słodycze zdrowe, albo jedzone na przykład raz w tygodniu jako taki cheat meal, a nie codziennie zamiast posiłku, na przykład zamiast lunchu spożywamy batonika. Jeśli chodzi o takie spożywanie słodyczy, to jak najbardziej na nie. Czyli tutaj na nie mamy te wszystkie grupy cukierków, landrynek, ciastek, które jeszcze może są polane jakimś lukrem, lizaki, wszelkiego żelki, tego typu rzeczy. Takie rzeczy. Tak? Mhm. Ale to przede wszystkim dlatego, że zwróćmy uwagę na skład, to będę zawsze powtarzać, z czego te produkty się składają. Ja wiem, że one są super słodkie i fajnie nam się je, bo też można gotowe kupić. Bardzo często właśnie zastępują nam posiłek, bo są łatwo dostępne. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że to jest przede wszystkim cukier, tłuszcz, barwniki, konserwanty i nic więcej. Tam nie ma żadnych wartości odżywczych, tam nie ma witamin, tam nawet nie jesteśmy się w stanie takim produktem najeść, bo bardzo szybki wzrost poziomu glukozy, bardzo szybki spadek, co powoduje, że za pół godziny, godzinę jesteśmy znowu głodni, więc zazwyczaj nie kończy się na jednym batoniku, tylko taką transzę sobie robimy do samego wieczora, no i wtedy niestety w kontekście masy ciała to wcale nie będzie pozytywne zjawisko. Ale czy producenci o tym wiedząc właśnie dlatego mamią nas na takimi hasłami, że łakocie, że witaminy w tych na przykład żelkach są, że soki naturalne, owocowe. No niestety troszeczkę muszą, bo jeśli chcą przekonać mamy, które są coraz bardziej świadome do tego, żeby jej dzieci spożywały dane produkty, no to troszeczkę muszą obejść to, że to nie tylko sam cukier, tylko jeszcze oprócz tego cukru coś. Mhm. Tylko zwróćmy uwagę na to, że nawet jeśli są tam jakieś witaminy dodane, no to właśnie to są chemiczne i dodane w sposób nienaturalny. Więc ta przyswajalność będzie zupełnie inna. Bardzo często też wymieszanie tych witamin powoduje, że one tak naprawdę równie dobrze moglibyśmy zjeść marchewkę, byłoby tyle samo danej witaminy, która jest podana na opakowaniu danego cukierka na przykład, który mamy podać naszym dzieciom, więc w tym kontekście mnie to w ogóle nie przekonuje. Ale ktoś powie, że na przykład żelki to żelatyna, jeden z ich składników, ale to dobre nastawy przecież. No dobra, żelatyna okej, ale to też skrobia, to też syrop glukozowo-fruktozowy, dekstroza, barwniki, aromaty, tak tutaj przygotowałam się specjalnie, sobie wypisałam. Bardzo mało jest takich żelków, które są naturalne. I jak najbardziej takie naturalne słodycze też możemy znaleźć. Też nie demonizujmy, że w ogóle w naszym życiu słodycze nie mogą występować. Ja nawet prowadząc pacjentów na diecie redukcyjnej zawsze powtarzam o tym, że te słodycze mogą być, ale w kontrolowanych ilościach i raczej jako takie cheat meal właśnie raz w tygodniu, a nie takie rzucanie się, bo jeśli ktoś zje dwa żelki w ciągu tygodnia, nic się nie stanie. Ta ilość tych nawet nieprawidłowych składników nie będzie aż tak ogromne, ale jeśli ktoś zamiast lunchu zjada żelki codziennie, to ta ilość już będzie dużo większa, a w coraz większej ilości sklepów, marketów możemy kupić takie żelki, które na przykład są na naturalnych barwnikach, na soku, a wcale nie na tych właśnie sztucznych, dodatkowych barwnikach czy aromatach, więc tutaj wystarczy czytać skład i troszeczkę poszukać, a wtedy już będziemy dużo zdrowiej się odżywiać i nawet te rzeczy, które lubimy, na przykład żelki, na przykład piegów, na przykład jakieś inne lizaki, możemy znaleźć w zdrowszej formie i mieć takie poczucie, że może to nie jest takie w 100% zdrowe, ale przynajmniej w 80%. To już jest zawsze dużo większa wartość. Czy tego typu batoniki zdrowotne, które też zawierają jakieś otręby, czy są zrobione z pełnego ziarna, to jest też taka dobra alternatywa do na przykład takich czekoladowych pełnych cukru? No jakaś alternatywa to jest, tylko oczywiście musimy zwrócić uwagę na skład, bo bardzo często jest tak, kiedy
pacjenci przychodzą do mnie, ja rozpisując im diety zawsze podaję konkretne nazwy batonów, które na przykład kupić mogą. I oni zawsze do mnie dzwonią i pytają, dlaczego akurat te, a nie inne, bo przecież tych takich zbożowych jest bardzo dużo i na przykład w ich sklepie są zupełnie inne. Ale kiedy proszę ich o przeczytanie składu tych produktów, to okazuje się, że taki baton zbożowy, który miał być super fit, zdrowy, ale ma dodany jakiś syrop glukozowo-fruktozowy, do tego miód, do tego jeszcze jakieś żurawiny, rodzynki, daktyle i jeszcze różne inne rzeczy, takie niby naturalne, ale też zwiększające i kaloryczność, i ilość cukru. Mam takie same wartości, jeśli chodzi o białka, tłuszcze, węglowodany, co na przykład baton taki oblany czekoladą i taki, który powiedzielibyśmy, że jest z takich półki bardzo niezdrowych, więc w tym kontekście nie zawsze one są takie super zdrowe. Zwróćmy uwagę na skład, bo bardzo często producenci chcą nas omamić tą pierwszą stroną batonika, super fit, pani w ładnej, ładna figura i tak dalej, natomiast w kontekście wartości odżywczych one wcale nie są lepsze, więc dużo lepiej zrobić takie batony czy słodycze w domu i samemu sobie na przykład zapakować w jakieś mniejsze opakowanie i zabierać ze sobą do pracy czy do szkoły. Czyli jest taka dobra metoda, żeby ustrzec się przed słodyczami, kiedy mamy na nie ochotę? Przede wszystkim podstawową i pierwszą metodą jest zastanowienie się nad tym, ile my spożywamy posiłków w ciągu dnia i czy to jest ilość wystarczająca w ogóle właśnie w kontekście naszego zapotrzebowania. Bo bardzo często jest tak, że ochota na słodycze pojawia nam się kiedy? Najczęściej wieczorem. Dlaczego tak się dzieje? Nasz organizm wie, że już zbliża się pora snu, spania i za jakiś czas już tych posiłków nie będzie. A na przykład brakuje mu jeszcze 500-600 kilokalorii do tego, żeby to nasze dzienne zapotrzebowanie tutaj sobie uzupełnić. Więc rzadko kiedy jest tak, że wpadniemy na pomysł, a zrobię sobie jakieś fajne danie, ugotuję, muszę je przygotować, pewnie jeszcze iść na zakupy, trochę dużo roboty. Częściej będzie tak, że sięgnę po coś, co jest już łatwo dostępne, co ma też bardzo wysoką kaloryczność w bardzo małej objętości, na przykład batoniki, na przykład ciastka i też tą ilość energetyczności zwiększę. A to, czy to będzie bardzo duża ilość tłuszczu, cukru, to już jest jakby mniej istotne dla naszego organizmu, więc w tym kontekście po pierwsze zastanówmy się nad tym, jak wygląda w ogóle nasz dzień, ile my tych posiłków jemy, czy bardzo często nie jest tak, że baton to jest właśnie nasz obiad na przykład, bo moi pacjenci, którzy do mnie przychodzą w trakcie pierwszego wywiadu, często okazuje się, że tak jest, że zamiast obiadu na przykład są dwa batoniki. Może energetyczność ta sama, ale w kontekście witamin, składników mineralnych duża różnica. A druga rzecz, zastanówmy się nad tym w ogóle, ile tych słodyczy jest. I to nie tak, że usiądziemy sobie wieczorem i pomyślimy, okej, no w sumie ja nie jem dużo, więc ja nie wiem skąd to się bierze. Każdy cukierek, każdy lizak, każde jedno ciastko, które zjemy w ciągu dnia, zapisujmy przez co najmniej tydzień, ale tak bardzo szczerze, że dla siebie róbmy to i sprawdźmy na koniec tygodnia, ile tego było. Bardzo często, kiedy mam pacjentów, którym masa ciała się niestety nie zmniejsza, a którzy na przykład nie mają jednostek chorobowych, proszę ich o spisanie takiej wartości. I bardzo często okazuje się, że tych cukiereczków jest 15 w ciągu dnia. Podjadamy tak, po prostu. Podjadamy, no bo wydaje nam się, że jeśli nie usiedliśmy do posiłku, gdzie na przykład... Jeden do kawki, tak, cukierek. Jeden do kawki, przechodzę gdzieś w pokoju, sprzątam, to też sobie wezmę, bo leży na stole. Przed snem jeszcze zjem sobie tak, żeby było fajnie. Coś mi się udało, no to zjem nagroda. Sobie jakoś, jako nagrodę, ale coś mi się nie udało, to też zjem, bo przecież poprawi mi to humor. Tak, więc tutaj słodycze w tym kontekście mają bardzo różne właśnie właściwości, więc zwróćmy uwagę na to, ile my tego jemy. Bardzo często kilogramami spożywamy te słodycze i wtedy ani nie mamy ochoty na inne produkty, takie pełnowartościowe, ani nie wiemy skąd ten przyrost masy ciała, skąd te jednostki chorobowe, które potem mogą nastąpić, więc na pewno w tym kontekście sprawdziłabym to, bo bardzo często tutaj też jest bardzo duży błąd. No to kończąc to nasze spotkanie o słodyczach, o cukierkach, mówiliśmy w kontekście dorosłych, to tylko na sam koniec, kiedy dziecku dać pierwszego cukierka? Jak najpóźniej. Tak naprawdę zalecenia mówią... Tak, żeby ząbki mówią, nie wypadały. Zalecenia mówią, że do 3 roku życia dziecko w ogóle nie powinno spożywać słodyczy. Ja wiem, że to jest trochę niewykonalne, bo nawet jeśli rodzice stwierdzą, my nie chcemy naszemu dziecku dawać słodyczy, no to są babcie, ciocie, wyjazdy, przedszkola i tak dalej, tam te słodyczy się pojawią. Ale im dziecko później w dużych ilościach będzie spożywało te słodycze, to lepiej i w kontekście próchnicy, ale też w kontekście właśnie przyrostu masy ciała,
chorób dietozależnych. Im później ten próg słodkości nam się zwiększy, a to nie tylko słodycze, ale też słodkie soki, na przykład, które dzieciom podajemy, tym lepiej dla dziecka, więc do trzeciego roku życia w ogóle, a później w takich kontrolowanych ilościach, na przykład raz w tygodniu w umówiony dzień, a nie codziennie w ramach podwieczorku, bo tych zdrowych słodyczy też jest bardzo dużo i naprawdę można fajne rzeczy wartościowe dla dziecka przygotować w parę minut. O tych kwestiach proszę pamiętać, no i słodyczy jak najmniej dla naszego zdrowia, o czym mówiła Marzena Kasprzak, dietetyk. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. No i przypominamy też Państwu, że wszystkie nasze poprzednie tematy w ramach diety od kuchni dostępne są na naszym radiowym kanale na YouTubie.